Moi drodzy, ten rok szkolny będzie pełen porażek. I mówię to nie dlatego, że jesteśmy do niego źle przygotowani. Nie dlatego, że spodziewam się, że na pewno mnóstwo rzeczy nam się nie uda. Wręcz przeciwnie. Nie mówię tego również po to, żeby zachęcić was do tego, żeby te porażki sprowadzać, żeby przez brak troskliwości, brak obowiązkowości do tych porażek się przyczynić. Bynajmniej nie dlatego. Wychodzę z założenia, że dla nas wszystkich jest oczywiste, że człowiek, który od swoich obowiązków się miga i sam dla siebie jest ciężarem, sam sobie ciężary nakłada i dla innych jest ciężarem i ostatecznie po tym, jak sam siebie umęczył, innych umęczył, nic na tym nie zyskuje. Myślę, że to jest po prostu znane, że człowiek, który dobrze stara się swoje obowiązki wypełnić, i sam znajdzie w tym radość i innym radość sprawi, i jednocześnie jemu to przyniesie później wielkie owoce. Dlatego nie widzę potrzeby, żeby mówić teraz o obowiązkowości, żeby nie mówić teraz o tej miłości, którą musimy włożyć w naszą codzienną pracę. Natomiast widzę potrzebę, żeby powiedzieć kilka słów o porażkach właśnie. Otóż porażka może być zarówno tym, co nas do ziemi przygniata, jak i tym, co nas do nieba podnosi. I dzisiaj na rozpoczęcie tego roku szkolnego chciałbym, żebyśmy właśnie na to spojrzeli, żebyśmy potrafili później tak do porażek podchodzić, żeby one nas do nieba prowadziły, żeby one nas do góry wyciągały, zamiast do ziemi przybijać. Jak to zrobić? Ano najpierw zacznijmy od tego, że jakaś ilość porażek jest nieunikniona. Czy to takich, które są niezależne od nas, gdy doświadczymy cierpienia, gdy ktoś nas zawiódł, czy to takich, gdy to my zawiedliśmy. I pierwsza rzecz, żeby dobrze taką porażkę wykorzystać, to jest dostrzec ją, przyznać się przed samym sobą, że tak, albo ja zrobiłem coś nie tak jak trzeba, albo boli mnie to, że stało się to i to, że coś faktycznie na mnie spadło. To jest pierwsza prosta rzecz. I druga. Druga to jest w pewnym sensie to, co teraz robimy. To znaczy, druga rzecz to przyjście do kaplicy. Druga rzecz to przyjście do Pana Jezusa. Jeśli ta porażka była naszym grzechem, naszą winą, to przyjście tutaj, żeby prosić o przebaczenie. Przede wszystkim w sakramencie spowiedzi. Ale też, jeśli akurat na to możliwości nie ma, no to przyjście tutaj, upadnięcie na kolana przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie i po prostu przeproszenie Go za nasz grzech. A jeśli ta porażka, to cierpienie, to doświadczenie, które na nas spadło, nie było naszą winą, nie był to nasz grzech, to oczywiście również trzeba tutaj przyjść. Przyjść, aby ofiarować, aby złożyć to cierpienie, które na nas spadło, Panu Jezusowi w ofierze. Aby powiedzieć Panu Jezusowi: Panie Jezu, w zjednoczeniu z Tobą, w zjednoczeniu z Twoją męką, w zjednoczeniu z Twoim krzyżem, ja chcę to cierpienie znieść, ja chcę je wytrzymać, ja chcę cierpliwie, bez narzekania, bez złości, bez gniewu, chcę je dźwigać. Ofiara. Nie przez przypadek zaczynamy nasz rok szkolny właśnie tutaj, właśnie w trakcie Najświętszej Ofiary. Całe nasze odkupienie odbyło się właśnie poprzez ofiarę. I nie możemy się łudzić, że uda nam się do Pana Jezusa zbliżyć inaczej niż poprzez ofiarę. Poprzez ofiarę Pana Jezusa, z jednej strony ponawianą w ofierze mszy świętej, ale również
poprzez nasze ofiary, które są z tą jedną, najważniejszą, kluczową ofiarą zjednoczone. I tak to, co mogło nas przygnieść, to cierpienie, to doświadczenie, jakiekolwiek by ono nie było, przewlekłe, bolesne, przygniatające, może stać się czymś zbawiennym. Może stać się czymś jak taką drabiną, po której człowiek się wspina. Taka porażka może stać się czymś, po czym człowiek staje się silniejszy. Cały czas miejmy przed oczami krzyż, śmierć, z której rodzi się życie. I na poziomie naturalnym poprzez trudy człowiek osiąga wielkie i trwałe rzeczy. A na poziomie nadprzyrodzonym jeszcze bardziej to obowiązuje. Właśnie poprzez ofiarę, poprzez krew w pewnym sensie, dosłownie w odniesieniu do krwi Pana Jezusa i w przenośni w odniesieniu do nas samych, czyli poprzez nasze cierpienie, które jest z Nim razem dźwigane, osiągamy wielkie rzeczy. Jest jeszcze trzeci punkt. Po tym, jak się przyznaliśmy sami przed sobą do tego cierpienia, do porażki. Po tym, jak przyszliśmy do Pana Jezusa albo prosić o przebaczenie, albo Jemu to składając w ofierze, to oczywiście musimy jeszcze przejść do poprawy. Jeśli to był nasz grzech, no to oczywiście konkretne postanowienie poprawy. Co zrobić, żeby było lepiej? Co konkretnie zrobić, żeby następnym razem dokładnie w ten sam sposób nie upaść? Ludzkim jest upaść, ale diabelskim jest w grzechu trwać. I dlatego ten trzeci punkt jest koniecznie potrzebny. Jeśli to było doświadczenie, które nie wynikało z naszego błędu, z naszego grzechu, no to tutaj również należy się zastanowić, co zrobić, żeby w przyszłości tego uniknąć. Albo przynajmniej, żeby być lepiej przygotowanym na podobną sytuację. I tutaj jest ten aspekt pewnego postanowienia poprawy, nawet jeśli miałoby ono oznaczać po prostu postanowienie innego przygotowania, pewnej gotowości lub neutralizowania w przyszłości jakichś nieprzyjemnych skutków. Pamiętajmy, że te nasze porażki, których bez wątpienia doświadczymy wiele, wiele razy nie uda się, pomimo najlepszych chęci, zrobić czegoś tak, jakbyśmy chcieli. Pamiętajmy, że nie o to chodzi w naszej drodze do doskonałości, w naszej drodze do Pana Boga, żeby nieustannie kroczyć od sukcesu do sukcesu. Że to nie jest taka droga diamentowa, usłana różami, taka droga zwycięstw, reflektorów, światła reflektorów, brokatu i chwały. To nie jest taka droga. Droga do Pana Boga, droga do doskonałości to jest wąska, kamienista droga, na której człowiek siłą rzeczy upada i się podnosi. I właśnie przez to staje się silniejszy. Właśnie to go wynosi. Właśnie to sprawia, że uczy się prawdziwych cnót. Taka ofiara, jeśli faktycznie spada na nas to cierpienie, na przykład właśnie szczególnie takie, gdy włożyliśmy w coś bardzo dużo trudu, a to nie przyniosło owocu. Myślę, że to w szkole bardzo łatwo się może zdarzyć, że bardzo często człowiek naprawdę się postara, naprawdę ma dobre chęci, ale to się jednak nie uda. No, taka ofiara, gdy człowiek przytłoczony tym przychodzi do Pana Boga, to Panu Bogu ofiaruje, to może być ofiara, która i jego duszę unosi do góry, jednocześnie łaski zlewa nie tylko na całą szkołę, ale i na cały Kościół. A więc śpieszmy przez cały ten rok szkolny tutaj do naszej kaplicy, żeby z tych naszych porażek się podnosić, żeby wychodzić z nich silniejszymi, żeby za grzechy przepraszać i o siłę do dalszej drogi prosić. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.